Długo się broniliśmy przed multim. Dobrze nam szło. Ja się broniłem na pewno. Co się stało, że się zesrało? Multi no, jest i był youtuberem, jak dla mnie, w mojej świadomości, który tam grał w Minecrafta i takie inne rzeczy. I w pewnym momencie stał się też muzykiem, że tak powiem. Czy muzykiem to zaraz się okaże? To ja mam trochę inaczej, bo ja poznałem Multiego dopiero w momencie, kiedy już był tym muzykiem i robił reakcję na rap. Właśnie ja go znam tylko właśnie, z reakcji reakcje, na rap. No też dużo reakcji robi na różne. A na wszystko w sumie. Multi reaguje na lodówkę, nie? Multi reaguje na kurwa karmić za ptaków. Bez tych śmieszków. Dzisiaj słuchamy ballady o samotności. No jaka to będzie ballada, to zobaczymy. Ciężko jest do tego podejść tak trochę na serio, bo... Bo co? Jakoś nie wiem. Okej, przyznaję szczerze, bez bicia, jestem uprzedzony po prostu. I w jaki sposób jesteś uprzedzony? Że to będzie bardzo słabe. Nie posądzam Multiego o talent. Ani jej, o jakąkolwiek jej zdolność dobrze wyrażania siebie. Czyli jest pole do, powiedzmy, zaskoczenia tak, się jest spore. Change my mind. Bo z takiego poziomu bardzo łatwo, wiesz, cokolwiek wyłuskać. Znaczy spodziewam się tak złej rzeczy, że gorzej niż to, co ja myślę, tak? Nie będzie. No tak, jakoś tak nie wiem. Mam bardzo niskie oczekiwania. Ja coś słyszałem jakąś, kiedyś taki jeden z pierwszych kawałków jego, no to nie podobało mi się za bardzo. Czyli mamy kolejny argument. Dobrze, niech się ta tajemnica rozwieje. Zapraszamy was do bycia z nami. Young Multi, Ballados. Nie, to jest jakaś zajawka inna utworu chyba, nie? Bo to nie jest początek. Ja nie wiem. No. Okej. Okay. Dobra. Czyli to może być rzeczywiście ballada. Chciałbym się mylić. Musi być cyfrowe, nie? Co to jest miłość? Zdy znowu lecą mi na nowy wilon. No, to zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaję już tylko sam. No, zostaję sam. No, zostaję sam. Co to jest miłość? Zdy znowu lecą mi na nowy wilon. No, to zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaję już. Brzmi jak tysięczna, milionowa iteracja raperów z zachodu. Konkretniej ze Stanów. Ta melodyjka pomiędzy mi się kojarzy z takim polskim reggae też trochę. No. Nie no, czy jest tak źle, jak się spodziewałem, że będzie? Chyba nie. Czy jest lepiej? Ja jestem jednej rzeczy tylko teraz ciekawy. Czy tu będzie jedna iskra oryginalności? Taka, że wow, tego nie było. No, zobaczmy, czy trzyma jakieś standardy po prostu. Na początek, na dobry początek, bo to jest, wiesz, jak zaczynasz, no to najpierw może wyrównajmy poziom, a później będziemy sobie wyskakiwać, znaczy, nie? Powiedzmy wprost, jest to mainstreamowy poziom po prostu, tylko że niestety jest to poziom niski, ale mainstreamowy. Okej. Okay. No, zostaję sam. No, zostaję sam. Zamykam drzwi, do życia serca nie wejdzie już nikt. Anioły płaczą, demony się śmieją, bo z mojej nadziei pozostał mi strach. Boję się spać. Cisza zapada, bo wszyscy już poszli. Paranoje zabijają mój czas. Życie przepełnione smutkiem i złością. One wykańczają mnie tak jak rak. Okej, to było lepsze. Pojawiły się tu emocje. Poczułem nawet jakąś taką autentyczność na chwilę z tego? Trochę tak. Przykrytą płaszczem z autotuna. Była tam ekspresja po prostu o większej intensywności. W ogóle ten motyw taki zapętlony, taki w tle, w bicie. No. Taki, wiesz, taki flecik, co idzie sobie z góry na dół. Mhm. Mi się kojarzy z motywami z Maty. Mi się w ogóle jego flow kojarzy momentami. Boję się spać. Cisza zapada, bo wszyscy tak. Już poszli. Czekaj. Zabijają mój czas, życie przepełnione smutkiem. A teraz ten krzyk, powiedzmy to trochę z Chivasem się kojarzy. Tak. Z złością. One wykańczają mnie tak jak rak. No yeah. To trochę jak z Chivas, takie motywy takie... Tak, Chivas też lubię poskoczyć o oktawę. Yeah. Ja często miałem to wrażenie z flow tutaj, jak się pojawił ten fragment, takie pierwsze skojarzenie z Matą. Oczywiście wiem, że Mata nie robił tego pierwszy. Tak, to wielu tak robiło. Tak, akurat... no jasne, że tak. Odnosimy się do niego, bo jest najbardziej popularny i najwięcej ludzi go kojarzy, nie? Nie jest to moja bajka, nie jest tak słabe, jak sobie wyobrażałem. Dokładnie. Jednak
trzyma jakiś tam poziom. Trzyma poziom. Nie dość, że trzyma poziom, to jeszcze jest zajebiście dobrze wyprodukowane. No, no to jest, to jest jeden z elementów tego poziomu. Naprawdę. Praca muzycznie oczywiście i dźwiękowo, miksowo jest. Zgadza się wszystko, no. I klip też jest fajnie pokolorowany i tak dalej. Jest... Ekspresja jest fajna też, mi się podoba w głosie. Jest no. To produkt całkiem spoko. Ekspresja tutaj wygrywa jak dla mnie. Naprawdę słychać, że Multi jest wrażliwym gościem, który potrafi dużo przekazać. Natomiast pod względem lirycznym jest to dość infantylne. Nie, i może, takie... może nawet nie infantylne, tyle co no. Po prostu jednowymiarowe. Że no, to jest tak, o jednej ale... rzeczy w ten sam sposób opowiedziane. Jasne, ale dla mnie ta infantylność też jest taka właśnie tutaj dość prominentna, dlatego że tak o uczuciach wydaje mi się, że mówi... Dzieciak, po prostu. Okej, okay, w tym sensie okej, okay, no. No. Infant, no. No może nie taki, nie aż może niemowlak. To o co chodzi, to o to chodzi. Od cały czas jego słowa jakby potwierdzałem, że tak właśnie o to chodzi, to już... Dobra, już mniejsza z tym. Bilo, no, no, to zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaje już tylko sam. No, 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 zostaje sam. No, 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 no. No to jest takie reggae style. Co to jest miłość, ze znowu lecą mi na nowe wilo. No, no, do zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaje już tylko sam. No, 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 zostaję sam. No, 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 zostaję sam. Wiem, że dziwności, albo ubiorę się drogo, albo nie zmienię bluzy i sam na to, czy dalej jestem modny. Nie chcę wychodzić z łóżka, nie mam ochoty wyżyć. Zamknięte drzwiczki, nie mam ochoty na dziwki. Nie wysyłaj filmów, jak robi striptease. Usuwam snapa, nie chcę twitch. A depresja. A w ogóle ta jego taka, ta dykcja jest no, jakaś zabawna blank, tutaj, no. Nie? Przesadzona bym powiedział, taka wiesz, jak przedszkolak. A no chciał, który żebyś słowa zrozumiał. Idealnie to powiedział. Tak. Ja się zastanawiam, czy Multi miał jakąś taką karierę rapową, że grał koncerty po klubach, czy coś tam? Ja myślę, że musiał przy takim filmie. Ja nie wiem. Raczej tak. Raczej ludzie tego chcą. Ale on naprawdę w sensie nie było tak, że był po prostu raperem na YouTubie, tylko naprawdę był legitnym raperem, normalnie jeździł, grał koncerty, tak? Wydaje mi się, że ja nie wiem. Skali jego utworów powinien to robić. A czy tak robił, to nie wiem. Ale ciekawe. Zgadywałbym, że tak. Do sprawdzenia. No. Bym przypominał, jak drogi jest czas, ile mam czasu, by żyć, kiedy pożre mnie ten skurwiały świat, ile zostało, by żyć. Czy ktoś usłyszy mój płacz, czy ktoś usłyszy ten smutek, czy ktoś usłyszy, jak skończy się czar. Co to jest miłość, gdy znowu lecą mi na nowe wilo. No, no, do zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaje już tylko sam. No, 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 zostaję sam. No, 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 zostaję sam. Co to jest miłość, gdy znowu lecą mi na nowe wilo. No, no, do zdjęcia uśmiecha, wszystko się zmienia, gdy w pokoju zostaje już tylko sam. No, 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 zostaję sam. No, 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 no. Choć pewnie ciężko byłoby to wywnioskować z tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, ale podobało mi się. Wiesz co, nawet jest coś zapamiętywalnego w tych melodiach wszystkich i... Ta ekspresja, no, robi może nie wrażenie. Aż tak, żeby pamiętać to jutro, ale nie odtrąciło mnie to od siebie. No nie, wiesz co, nawet powiedziałbym, że momentami dało odczuć jakiś charakter w tym taki specyficzny. Zaskoczył mnie. Typ, który zasłynął z grania w gry, próbuje zostać raperem, bo wiadomo, że to się dzisiaj sprzedaje i że robi coś, co jest fajne. To ale chyba nie jest częsty scenariusz. Chyba nie jest, ale też z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest jego pierwszy utwór, że on tam już trochę tego robił. No nie, no to oczywiście, że nie jest ja pierwszy. Ja nie wiem to, właśnie. To już jest któryś tam z rzędu. Czyli on się dłużej tym zajmował. No to słuchajcie. Już nie, parę lat. Ja powiem tak, ja nie sądziłem, że kiedyś te słowa padną, ale... Kupujesz płytę. Jezu. Teraz wszystko, co powiesz, możesz... Dobrze. Bez przesady. Nasrać na to. Ja chciałem powiedzieć, że po prostu dajcie znać, co jeszcze Multiego możemy sobie tam sprawdzić. Ja myślałem, że jakiś...
I co, ja chyba więcej nic specjalnie już nie mam do dodania na ten kawałek. No tak, powiedzieliśmy wszystko. Dużo więc, powiedzieliśmy. Także no. Dzięki za polecajkę, bo wyszło ok. I pozdrawiamy was serdecznie. Pozdro. Pewnie, że tak. Trzymajcie się. Cześć.